Książę William i księżna Kate, uważani obecnie za wzór małżeństwa, mają za sobą długą i nie zawsze prostą drogę do szczęśliwej teraźniejszości. Nowa biografia księżnej Kate, zatytułowana Catherine, księżna wali autorstwa Roberta Jobsona, rzuca światło na mniej znane fakty z ich przeszłości, w tym na krótkie rozstanie, które mogło zaważyć na ich wspólnej przyszłości. Początki ich relacji sięgają czasów studenckich, gdy poznali się na Uniwersytecie w S.T. Andrews. Z czasem ich przyjaźń przekształciła się w głębsze uczucie, które jednak nie było wolne od przeszkód. W biografii Jabsen opisuje, jak w pewnym momencie ich drogi się rozeszły, co było dla wielu osób zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ich obecną stabilność i wzajemne wsparcie. Szczegóły tego rozstania i czynniki, które do niego przyczyniły się, a także sposób, w jaki ostatecznie znaleźli drogę powrotną do siebie, są jednym z kluczowych elementów publikacji. Ten epizod w ich życiu pokazuje, że nawet tak silna para jak oni może przejść trudne momenty, co tylko potwierdza ich siłę i determinację, by przezwyciężyć osobiste trudności. Warto również zauważyć, że obecne wyzwania, jakie stanęły przed księżną Kate w postaci walki z nowotworem, również stanowią ważny test ich wzajemnego wsparcia i siły. Księżna zakończyła niedawno chemioterapię i wróciła do pełnienia swoich obowiązków, co świadczy o jej niezwykłej determinacji i odwadze. Ta historia, pełna wzlotów i upadków, stanowi ważną część biografii która ukazuje nie tylko publiczne, ale i prywatne oblicze jednej z najbardziej znanych postaci na światowej scenie królewskiej. Rozstanie księcia Williama i księżnej Kate w 2007 roku, opisane przez Roberta Jobsona w biografii Catherine, księżna wali, stanowiło jeden z najtrudniejszych momentów w ich relacji. Presja związana z oczekiwaniami zarówno publicznymi, jak i królewskimi, w połączeniu z niepewnością co do przyszłości, skłoniła Williama do podjęcia decyzji o zakończeniu związku. Jego sposób działania, poprzez telefon, głęboko zranił Kate, co Jabsen szczegółowo opisuje, cytując rozmowę, w której William wyjaśniał potrzebę trochę przestrzeni. Na szczęście dla pary, oraz ich licznych fanów na całym świecie, rozstanie to nie trwało długo. Znaczącym momentem, który przyczynił się do ich ponownego zbliżenia, było spotkanie na kostiumowej imprezie u wspólnego znajomego. Jak relacjonuje biograf, Kate w kostiumie pielęgniarki i William, który nie odstępował jej na krok, znów odnaleźli wspólną nić porozumienia. Impreza zakończyła się ich pocałunkiem i dalszymi czułościami, które zdecydowanie potwierdziły, że ich uczucia są wciąż silne. Biografia Katrin, księżna Wali obiecuje być fascynującym źródłem informacji nie tylko o trudnościach, ale i o triumfach w życiu księżnej Kate, a także o jej drodze na szczyty brytyjskiej monarchii. Polskie wydanie, które przetłumaczył Piotr Grzegorzewski, ma się ukazać 9 października z pewnością dostarczając cennych wglądów w życie jednej z najbardziej znanych postaci na świecie.